Cześć, jestem Julia Stefaniak, studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na drugim roku na kierunku Wychowanie Fizyczne. I teraz pytanie, czym się pasjonujesz, co Ciebie interesuje? Moją wielką pasją od dzieciństwa jest żeglarstwo. No to jest w sumie moje największe zainteresowanie. I tak poza tym to lubię sporty ekstremalne na maksa. Po prostu wszystkie skoki z klifów, na bungee, wszystko. Dobra. O czym marzyłaś, gdy byłaś mała? Jak byłam mała, to chciałam zostać weterynarzem. I może jeszcze się to spełni, nie wiem. Jaki sport uprawiasz? Żeglarstwo. Co dalej? Jak zmieniło się Twoje życie od momentu studiowania? Zmieniło się. Przede wszystkim zmieniło się to, że mieszkałam na Śląsku, w Rybniku, a teraz no tutaj na Wrzeszczu mieszkam. Podjęłam pracę jako trenerka żeglarstwa. Rozwinęłam się. Nie wiem, czy to jakoś no, rozwinęłam. Częściej się uśmiecham na pewno. No i to wszystko chyba. Jestem bardziej samodzielna jeszcze, o tak. Jak radzisz sobie z wczesnymi pobudkami? Myślę, że dobrze, no. Nie jest źle. Daję radę. Jak byś opisała swoich kolegów i koleżanki z grupy? Są na maksa świrnięci, wszyscy po kolei. Każdy ma jakąś zajawkę i no, z każdym można porozmawiać na milion tematów. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami akademika? Jakie są Twoje teorie? No zależy, do których drzwi wejdziesz, tak? Nie ten. W niektórych pokojach jest spokojnie, w niektórych są takie wariactwa, że aż ciężko to opisywać. Dobra. Jakiej muzyki słuchasz i czy lubisz śpiewać? Nie lubię, znaczy może lubię śpiewać, ale nie umiem śpiewać. Chociaż z zajęć śpiewu miałam piątkę, nie wiem jakim cudem. Jakiej muzyki słuchasz? No głównie rapu, jakieś dubstepy, no i to wszystko. Twoje ulubione przysłowie? Brak. Czy masz chłopaka? Tak. Wszystko.